Od 1967 roku, czyli od ponad 33 lat, dr Franz Enzmann prowadzi badanie naukowe nad koenzymem Q10. Interesujące jest to, że już na początku mojej drogi naukowej, a w zasadzie już na etapie egzaminu maturalnego z chemii, moim zadaniem było rozwiązanie pewnego problemu. A mianowicie, dlaczego niektórzy z nas na około 2 godziny po posiłku odczuwają narastający głód? Jest to oczywiście typowy objaw u osób chorujących na cukrzycę typu drugiego, choroby, którą w późniejszym czasie szczególnie się zainteresowałem i zajmowałem. Podczas studiów na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii dr Franz Enzmann zetknął się po raz pierwszy z problemem wysokiego niedoboru koenzymu Q10 u dzieci z dystrofią mięśniową. Podanie koenzymu Q10 okazało się niebywałym sukcesem. Następnie jako współtwórca hormonu podwzgórza TRH, który odpowiada za regulowanie funkcji tarczycy i systemu immunologicznego, dr Enzmann wykazał znaczny wpływ witaminy C na tworzenie TRH oraz na oś neuroimmunologiczną. Przyjaźń doktora Enzmanna z profesorem Rolfem Luftem przyczyniła się do szerszego zbadania oraz ugruntowania zagadnienia, jakim jest medycyna mitochondrialna. Następnie szersze zainteresowanie się genetyką pozwoliło doktorowi Enzmannowi na wykazanie, jak szkodliwy wpływ na mitochondria komórkowe ma stres oksydacyjny. W 1978 roku profesorowie Shali i Gulemin otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za wykrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu. Razem z profesorem Folkersem mieliśmy decydujący wpływ na to odkrycie. Właściwie dzięki naszej pracy nastąpił prawdziwy przełom w badaniach. Było to dokładnie 16 maja 1969 roku, kiedy to dokonaliśmy odkrycia hormonu podwzgórza TRH. Odkrycie to ma do dziś ogromne znaczenie, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę funkcjonowanie systemu immunologicznego. Energia komórkowa jest niezbędna do życia każdego organizmu. Oznacza to, że procesy zaopatrywania i pozyskiwania energii komórkowej muszą być nieustannie zabezpieczane. Ponadto wszystkie komórki i dzięki temu cały organizm powinien być chroniony przed nadmierną produkcją wolnych rodników. Stworzona przez doktora Enzmanna koncepcja Metox wnosi istotny wkład w rozwój wiedzy oraz terapii w zakresie medycyny mitochondrialnej oraz gwarantuje zachowanie dobrego zdrowia i witalności. Koncepcja doktora Enzmanna cieszy się coraz większym uznaniem w świecie medycyny. Pojęcie Metox składa się z członu metabolismus, co innymi słowy oznacza pozyskiwanie energii, oraz końcówki OX, wywodzącej się z określenia antyoksydant, co w skrócie oznacza przeciwutleniacz, czyli neutralizator wolnych rodników tlenowych. Na cztery filary koncepcji Metox składają się ubichinon Q10, czyli koenzym Q10, który w naszym organizmie spełnia szereg bardzo ważnych funkcji. Warunkuje poziom energii w naszych komórkach, neutralizuje wolne rodniki tlenowe, poprawia funkcjonowanie kanałów jonowych, a jego obecność w membranach komórkowych zapewnia niezakłóconą komunikację międzykomórkową. Witamina C. Pozytywny wpływ witaminy C na układ immunologiczny organizmu jest niepodważalny. Jest ona przede wszystkim niezbędna do tworzenia hormonów regulacyjnych podwzgórza, głównie TRH, który wpływa na regulowanie układu odpornościowego od jelit. Witamina C zapewnia również lepszą elastyczność naczyń krwionośnych oraz stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej. Selen, który jest szczególnie ważnym pierwiastkiem śladowym. Spełnia on szereg niezwykle ważnych funkcji w naszym organizmie i pośrednio uczestniczy w ochronie antyoksydacyjnej. Jego ważne znaczenie dla jakości i długości życia zostało odkryte i potwierdzone dopiero w ostatnim czasie. Selen w dużej mierze minimalizuje działanie szkodliwych substancji w organizmie, takich jak nadtlenek wodoru lub metale ciężkie. Dzięki niemu następuje unieszkodliwienie tych substancji. Evolens zawiera trzy podstawowe enzymy ochronne. Katalazę, peroksytazę glutationową i dysmutazę ponadtlenkową. Enzymy te wychwytują specyficzne, reaktywne formy tlenu już w procesie ich tworzenia. Są nimi podtlenki, nadtlenek wodoru czy rodniki hydroksylowe. Hydroxylradikal schon bei ihrer Entstehung ab.
Koncepcja Metox opiera się na dwóch zasadniczych założeniach. Z jednej strony koncentruje się na substancjach niezbędnych do zaopatrywania komórek w energię. Z drugiej strony na substancjach chroniących zarówno mitochondria, jak i komórki przed niebezpieczną, nadmierną ilością wolnych rodników tlenowych. Mitochondria są ubiquitarne, wszędobylskie. To oznacza, że znajdują się we wszystkich komórkach naszego organizmu. Posiadają też bardzo charakterystyczny wygląd. Ich odkrywca twierdził, że właśnie w mitochondriach znajduje się źródło życia każdej komórki. W komórkach o dużej aktywności elektrycznej, jak na przykład w komórkach mięśnia sercowego czy mięśni, znajduje się aż do 16 tysięcy mitochondriów. W trakcie procesu starzenia lub podczas ciężkiej choroby ilość mitochondriów w komórce drastycznie spada i co za tym idzie, wydolność danej komórki również. Mitochondria były niegdyś autonomicznymi organellami, których jedynym zadaniem było zaopatrywanie komórek w energię za pośrednictwem tzw. łańcucha oddechowego. Dynamika membran określana jest przez stężenie koenzymu Q10 w ich podwójnej warstwie lipidowej. Koenzym Q10 wzmacnia tym samym działanie kanałów jonowych oraz komunikację międzykomórkową. W mitochondriach przebiega proces oddychania komórkowego, zimne spalanie, w wyniku czego powstaje energia komórkowa. W centralnym punkcie procesów tworzenia energii w łańcuchu oddechowym znajduje się ubichinon, czyli koenzym Q10. Centralną rolę w łańcuchu oddechowym spełnia koenzym Q10. Bez koenzymu Q10 nie powstaje energia komórkowa. Odpowiedni poziom koenzymu Q10 w komórce określa jej witalność, jak również funkcjonowanie danego organu i dzięki temu całego organizmu. Organizm zaopatruje się w koenzym Q10 poprzez syntezę endogenną, ale substancja ta może być również dostarczana z pożywieniem. W normalnych okolicznościach życia takie zaopatrzenie jest wystarczające. No dobrze, ale kiedy możemy mówić o normalnych okolicznościach życia? Przecież już sam proces starzenia jest sporym obciążeniem dla organizmu. Również warunki, w jakich obecnie żyjemy, drastycznie się zmieniły. Niepewne miejsca pracy, problemy rodzinne, zanieczyszczenie środowiska, nadmierne promieniowanie UV – wszystko to prowadzi do wzmożonego stresu oksydacyjnego. Następstwa są bardzo niepokojące. Drastycznie wzrasta ilość zachorowań na choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, zaburzenia układu krążenia, a w szczególności choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera. Zmiana warunków życia, stres, pozbawiają nas energii, witalności oraz przyspieszają procesy starzenia się. W naszych organizmach dochodzi do wystąpienia syndromu deficytu bioenergetycznego. Jak możemy zapobiec temu zjawisku? W jaki sposób możemy chronić swój organizm, by móc zachować zdrowie i witalność na długie lata? W związku z tym, że koenzym Q10 stanowi centralną substancję w tworzeniu energii w mitochondriach komórkowych, niezmiernie istotną rzeczą jest to, żeby przyjmowany w formie preparatu rzeczywiście do mitochondrium docierał. Przy zastosowaniu nowatorskiej i opatentowanej nanotechnologii doktorowi Enzmanowi udało się stworzyć pierwszy na świecie preparat z koenzymem Q10 w formie płynnej oraz w postaci ultramałych cząsteczek, czyli nanocząsteczek. Preparat z płynnym koenzymem Q10 o nazwie Sanomit Q10 przyswaja się przez śluzówkę jamy ustnej i już po 10 minutach koenzym Q10 jest namierzalny we krwi. Poznanie koncepcji Metox oraz zastosowanie koenzymu Q10 każdemu z nas może przynieść korzyść. I tak na przykład zdrowemu organizmowi podanemu na stres pozwoli na ochronę sprawnych mitochondriów. Osobom uprawiającym sport zapewni ochronę przed stresem oksydacyjnym oraz podniesie zdolność samoregeneracji. Osoba chorująca może w dość krótkim czasie uzupełnić niedobór koenzymu Q10 w mitochondriach właśnie przy pomocy preparatu Sanomit. Szczególnie w przypadku chorób zapalnych jak reumatyzm, astma, neurodermia czy w chorobach autoimmunologicznych występuje nadmierne zużycie koenzymu Q10 spowodowane nieustannym stresem oksydacyjnym. W przypadku chorób takich jak Parkinson czy cukrzyca, w których mitochondria są już częściowo wyniszczone, przyjmowanie koenzymu Q10 może wpłynąć na częściowe pominięcie defektu w łańcuchu oddechowym. W przypadku występowania chronicznego bólu, przy migrenie oraz wtedy, gdy uśmierzenie bólu nie jest wystarczające, poleca się również preparat Sanomit. Jeśli chodzi o medycynę mitochondrialną, jesteśmy w zasadzie na początku drogi. Jednakże jesteśmy zaopatrzeni w koncepcję Metox i koenzym Q10,
w formie preparatu Sanomit. Czy koenzym Q10 to panaceum? Na pewno nie, ale jako że jest on wszechobecny w naszych komórkach, ma ogromny wpływ na wszystkie procesy bioenergetyczne komórek. Nieodzowna jest tutaj jednak zmiana podejścia w leczeniu wszystkich chorób neurodegeneracyjnych, czyli badanie danego przypadku od sprawdzenia przyczyny. Cynk jest substancją budulcową ponad 200 protein. Jest on niezbędny dla odczytu materiału genetycznego. Jest składnikiem antyoksydacyjnego enzymu dysmutazy ponadtlenkowej i odgrywa istotną rolę w syntezie insuliny w trzustce. Chrom trójwartościowy jest substancją budulcową tzw. czynnika tolerancji glukozy, który wspiera działanie insuliny. Jest przez to niezbędny w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. MSE Pharmaceutica, dr Enzmann, Bad Homburg. W służbie medycyny mitochondrialnej.